17 września 1939. Pamiętamy. Aleksander Tybiukowski, strzelec. Został aresztowany w Śniatynie na granicy polsko-rumuńskiej. Miał 17 lat. Trafił do obozu pracy Samarłak. W baraku spało prawie 300 osób. Trudno mówić o higienie, lekach. Choroby rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Ze szpitala niewielu wracało, bo jeśli kogoś zabierali, to najczęściej był już konający. Aleksander miał szczęście. Młody, silny, a może trzymała go myśl, że to nieprawda. Zdanie na kartce, które wiele razy dawali mu do podpisania: Polski nigdy nie będzie. W 1942 roku zaciągnął się do Andersa. W Taszłaku trafił do 9. Dywizji. 17 września 1939. Pamiętamy.